Maria Dębicka. Witam i zapraszam na wtorkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Mieszkańcy ulicy Małyszyńskiej w Gorzowie zgłosili się do naszej redakcji z pytaniem o to, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości na ich osiedlu. Zaniepokojeni stanem okolicy postanowili dowiedzieć się, jakie działania są podejmowane w tej sprawie. Aby uzyskać odpowiedź, udaliśmy się z pytaniem do radnej Pauliny Szymotowicz, by dowiedzieć się więcej o skali problemu i planowanych rozwiązaniach. Niestety mamy taki problem z wieloma ulicami w naszym mieście, ponieważ nie są to ulice główne. Niestety umowa miasta z Ineco nie ma w akurat zapisanej tej ulicy, ani większości tych drobniejszych ulic. Jestem po rozmowie wczoraj właśnie z panem prezesem Łukaszem Marcinkiewiczem Ineco właśnie na temat tej ulicy. Niestety na ten moment w umowie tego nie ma. Umowy są podpisywane na około 1,5 roku do 2 lat. Obiecał mi, że sprawdzi, do kiedy jest obowiązująca ta umowa i w tym momencie będziemy rozmawiać po prostu o zawieraniu nowej umowy pomiędzy miastem a Ineco o wpisaniu też właśnie tych drobniejszych ulic. Zachęcam również mieszkańców, żeby z takimi sprawami zgłaszali się bezpośrednio do nas, do radnych, ponieważ my mamy tą możliwość, że możemy, jeżeli jest jakaś taka właśnie mocniejsza ulewa i ten piach, ten brud, no niestety no leży na tych ulicach. Zachęcam do zgłoszenia się do nas, nasze adresy mailowe, numery telefonów są ogólnie dostępne, więc można się do nas zgłosić, my na pewno pomożemy, jak nie będzie to robione kompleksowo, to chociaż doraźnie pomożemy, żeby ta ulica wyglądała lepiej w tym momencie. Spółka Ineco RCS zajmuje się letnio-zimowym utrzymaniem ulic w mieście i odbywa się to na podstawie klasyfikacji tych dróg. Tak jak w zimie jest to kolejność odpowiednia do utrzymania, czyli posypywania materiałem szorstkim tych ulic, żeby utrzymać przejezdność, tak dotyczy to również lata i to jest sprzątanie przez zamiatarki. Jeśli chodzi o ulicę Małyszyńską, ulica Małyszyńska jest obsługiwana od momentu skrzyżowania z ulicą Dobrą do tego miejsca, gdzie jest boisko szkolne i to jest w harmonogramie, a także ujęte w kontrakcie, który ma Ineco RCS z Urzędem Miasta. Następną częścią, która jest obsługiwana, jest to ulica Myśliborska do ronda właśnie z tą ulicą Dobrą. Od ronda ulica Szczecińska jest obsługiwana przez operatora S3. Jeśli chodzi o tą ulicę, to ten odcinek prosty ulicy Małyszyńskiej jest obsługiwany, natomiast ulica Ustronie, czyli tam, gdzie jest ten teren osiedlowy, nie jest ta ulica ujęta w kontrakcie, który ma zawarty spółka Ineco RCS. Kolejna tragedia na naszych wodach. W poniedziałek nad ranem z jeziora Lubniewsko pomiędzy Sulęcinem a Lubniewicami wyłowiono ciało 62-letniego wędkarza. Mężczyzna wypadł z łódki podczas nocnego wędkowania. Dokładne okoliczności tego zdarzenia ustala teraz policja. Ta tragedia powinna być dla nas wszystkich przestrogą. Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa podczas przebywania na wodzie. 12 sierpnia tuż po godzinie 1 w nocy sulęcińscy policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu, do którego doszło na terenie gminy Lubniewice, dokładnie na jeziorze Lubniewsko. Dwóch mężczyzn wyruszyło na nocny połów ryb. W pewnym momencie łódź, którą płynęli, przewróciła się, a oni wpadli do wody. Jeden z mężczyzn zdołał dopłynąć do brzegu, natomiast drugi w pewnym momencie zniknął pod taflą wody. Mężczyzna, który zdołał dopłynąć do brzegu, poinformował o zdarzeniu policjantów. Natychmiast ruszyły działania ratownicze, a następnie poszukiwawcze. 12 sierpnia w południe działania te zostały zakończone. Niestety finał tych poszukiwań okazał się tragiczny. Z wody nurkowie wyciągnęli ciało mężczyzny, 62-latka. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji. Tymczasem do naszego regionu dotarła fala upałów. IMGW wydał dla niemal całego województwa ostrzeżenie pierwszego stopnia. Gorąco będzie przede wszystkim w dzień, ale również w nocy.
Dla naszego regionu wydano pierwszy stopień w 3-stopniowej rosnącej skali. W Lubuskiem ostrzeżenie przed upałem nie dotyczy tylko powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 do nawet 31 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy osiągnie od 14 do 17 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie obowiązuje do środy 14 sierpnia do godziny 20, ale niewykluczone, że może zostać przedłużone. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska pogodowego szacowane jest na 80%. Pamiętajmy, że tak wysokie temperatury mogą być groźne dla naszego zdrowia i życia. Najbardziej narażone na niebezpieczeństwo są dzieci, osoby starsze oraz zwierzęta. Zaleca się, aby przy tak wysokich temperaturach unikać słońca. Nie zapominajmy też o piciu przynajmniej około 2 litrów wody dziennie oraz o tym, aby nosić nakrycia głowy. Łączą przyjemne z pożytecznym. Akademia Cheerleader z Warty Gorzów zaprasza dziewczynki oraz chłopców na zajęcia, które uczą m.in. tańca, akrobatyki, rytmiki oraz synchronizacji. Cheerleading, bo właśnie tak nazywa się ten sport, to też możliwość podniesienia sprawności fizycznej oraz poprawy koordynacji ruchowej. Cheerleading to przede wszystkim sport, jak każdy inny. Trenujemy ciężko, mamy swój związek sportowy, mamy swoje mistrzostwa Polski, mamy Puchar Polski, także cheerleading to sport jak każdy inny, na tym samym poziomie, na tej samej rangi. To nie jest tylko typowe tańczenie z pomponami, jak to się każdemu wydaje. Spalamy kalorie, uczymy się gimnastyki, akrobatyki, rozciągamy się, wytwarzamy endorfiny i tak naprawdę dobrze się bawimy, robiąc coś pożytecznego dla siebie i dla całego swojego otoczenia, bo zawieramy też nowe przyjaźnie, które trwają lata. Mamy nie czekają na dzieci, nie, można powiedzieć, nie marnują tego czasu siedząc w telefonie przykładowo, tylko ćwiczą, spalają kalorie, a potem w domu razem porównują, czego się nauczyły. Dzieci pokazują mamom, mamy pokazują dzieciom. Jeździmy na zawody i zdobywamy różne medale. Miałam znajomych, że im się podobało tańczyć, no i że spróbowałam. Nauczyłam się robić różne przewroty i rozciągać się. Obejrzałam taki filmik, że są ci liderki i akurat zobaczyłam, że są w Gorzowie, więc akurat tata mnie zapisał i mi się spodobało i jestem już chyba to 3 lata. Robimy gimnastyki i robimy akrobatykę, dużo się nauczyłam rzeczy bardzo. No tutaj jest dużo akrobatyki, to trzeba tak trochę umieć. I jak ktoś lubi, no to właśnie, że to jest bardziej akrobatyka i tam tańce. Zapraszamy dziewczynki i chłopców już od 3 roku życia tak naprawdę do 18. Zapraszamy również panie i panów 30+ do naszej grupy dla dorosłych, gdzie również spalamy kalorie, również tańczymy z pomponami, jak to się tak potocznie mówi. Zapraszamy w każdy poniedziałek i czwartek. Jesteśmy tutaj od 17.15 do 20.15. Każdy znajdzie coś dla siebie, odpowiedni poziom zajęć, także zapraszamy. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17.30. Do zobaczenia.